Antyczne miasto Sigiriya, znajdujące się na szczycie 200-metrowej monolitycznej skały, jest często określane mianem ósmego cudu świata. Zadziwiająco płaski szczyt skały z wydawałoby się chirurgicznie precyzyjnymi konturami pobudza wyobraźnię i skłania do refleksji. Ta potężna skalna forteca znajduje się w pobliżu miasta Dambulla w prowincji centralnej Sri Lanki. Nazwa Sigiriya, oznaczająca lwią skałę, pochodzi od gigantycznej lwiej bramy, która niegdyś wyznaczała wejście do tej twierdzy. Wprawdzie znaczna część konstrukcji nie przetrwała próby czasu, ale imponujące łapy lwa zachowały się do dziś. Jak podają źródła historyczne, miejsce to było siedzibą króla Kasapy, który na szczycie skały postawił swój majestatyczny pałac. Król, znany z tego, że objął tron poprzez ojcobójstwo i bratobójstwo, szukał schronienia w fortecy w chmurach. Jego rządy zakończyły się tragiczną porażką i jego własną śmiercią. Niemniej jednak panuje powszechne przekonanie, że miejsce to nie jest dziełem rąk ludzkich, ale raczej istot boskich. Miejscowe legendy otaczają to miejsce wielką czcią, twierdząc, że zostało ono stworzone przez hinduistyczne bóstwo Rawane. Była to postać z rodu Asurów, znana z tego, że zstąpiła z niebios, by panować nad ludzkimi posiadłościami. Jak głosi legenda, Rawana panował nad Sri Lanką ze swojego stanowiska na szczycie Sigiriya. Tereny otaczające Sigiriya noszą ślady ludzkiego osadnictwa sprzed 5000 lat. Wbrew temu, że Sigiriya jest miejscem o głębokiej, starożytnej tradycji, to jednak wśród archeologów panuje zgoda co do tego, że pierwszy znaczący etap jej istnienia przypada na okres panowania króla Kasapy, czyli na zmierzch V wieku. Skłania to do zadania sobie następującego pytania. Czy Sigiriya była kluczową lokalizacją dla starożytnych cywilizacji, a może nawet świętym miejscem dla hinduskich bóstw na długo przed czasami króla Kasapy? Trudno jest też wyjaśnić, w jaki sposób na szczycie Sigiriya znalazły się około 3 miliony glinianych cegieł, zwłaszcza z uwagi na brak jakichkolwiek schodów prowadzących z ziemi na szczyt. Obecnie używane przez turystów metalowe schody są nowoczesnym rozwiązaniem wprowadzonym w ubiegłym wieku, aby ułatwić zwiedzającym dostęp do tego starożytnego cudu. Sigiriya została ponownie odkryta w XIX wieku przez majora Jonathana Forbesa z brytyjskiej armii. Od tego czasu zachwyca archeologów swoim pięknem i bogactwem form. Starożytne miasto jest przykładem dobrze zachowanego planowania przestrzennego, zdumiewająco wyprzedzającego swoje czasy. Miejsce to jest naszpikowane konstrukcjami, których oryginalne przeznaczenie stanowi zagadkę dla archeologów. Po zachodniej stronie miasta znajduje się kolejne świadectwo zaawansowanej starożytnej inżynierii. Park ze skomplikowanym systemem hydraulicznym, który niegdyś nawadniał ogrody. Gunung Padang, położona na malowniczej tropikalnej wyspie Jawa w Indonezji, to góra skrywająca wiele tajemnic. Gunung Padang skrywa ślady starożytnej cywilizacji o tak zaawansowanym stopniu rozwoju, że mogła ona stworzyć najbardziej zdumiewający klejnot starożytnego świata. Szacuje się, że istnienie tej cywilizacji sięga czasów wcześniejszych niż pierwsze wzmianki historyczne, a piramida tu wybudowana powstała tysiące lat przed słynnymi piramidami w Egipcie. Ostatnie przełomowe odkrycia z użyciem zaawansowanej tomografii sejsmicznej kreślą fascynującą chronologię. Te budzące podziw budowle prawdopodobnie pojawiły się między 27 tysięcy a 16 tysięcy lat temu.
Późniejsze udoskonalenia wprowadzono pomiędzy 8000 a 7500 lat temu, a punktem kulminacyjnym była ostatnia majestatyczna warstwa stromych platform, która pojawiła się między 4000 a 3100 lat temu. Naukowcy zasugerowali możliwość istnienia ukrytych wnęk lub komnat, świadczących o wyrafinowaniu tej budowli. Jeśli informacje te potwierdziłyby się, Gunung Padang byłaby nie tylko najstarszą znaną piramidą, ale stanowiłaby pierwszą znaną budowlę wykonaną z kamienia. Geolodzy uważają, że około 20 tysięcy lat temu rejon, na którym znajduje się piramida Gunung Padang, czyli Jawa, nie była odizolowaną wyspą, a raczej najdalej wysuniętym na południe regionem większego lądu, zwanego Lądem Sundajskim. Być może Gunung Padang był niegdyś siedzibą dawno zaginionej cywilizacji, a ta piramida była zwieńczeniem jej świetności i zarazem najwspanialszym osiągnięciem. Na wysokich himalajskich szczytach północnego Nepalu znajduje się blisko 10 tysięcy jaskiń wykopanych przez człowieka, każda o wysokości 60 metrów, do których mogą dotrzeć tylko profesjonalni alpiniści. Wewnątrz tych jaskiń kryje się tajemnica, która do dziś zaskakuje badaczy – kolekcja ludzkich szkieletów. Każdy z nich posiada staranne i przemyślane znaki, które rodzą wiele pytań. Czy te oznaczenia są dowodem dawnych aktów przemocy, czy też wiążą się z jakimiś antycznymi ceremoniami, które zaginęły wraz z upływem czasu? W połowie lat 90. grupa śmiałków z Nepalu i Uniwersytetu w Kolonii wybrała się na ekspedycję do tych wysoko położonych jaskiń. Odkryli tam częściowo zmumifikowane ciała datowane na 2000 do 3000 lat. Kolejne znaleziska, czyli dzieła sztuki buddyjskiej, misterne rzeźby, starożytne manuskrypty i wyroby garncarskie, a także ludzkie szkielety, pozwalają nam przypuszczać, że jaskinie te były zamieszkiwane przez wiele pokoleń ludzi. Z każdym kolejnym krokiem zespół badawczy docierał do coraz to nowych odkryć, takich jak kości, pocięte w unikatowy sposób, i ciała ułożone na drewnianych półkach, jakby były częścią jakiejś ceremonii. Starożytne miasto Tyr jest znane głównie z tego, że nawet Aleksander Wielki, wybitny macedoński władca i geniusz wojskowy, nie był w stanie go podbić. Niestety, znaczna część historycznej przeszłości miasta jest owiana tajemnicą. O jego bogatej historii możemy dowiedzieć się jedynie z nielicznych przekazów z kampanii wojskowych Aleksandra w Azji Mniejszej oraz z kilku ocalałych rzymskich zapisków. Powstanie Tyru i to, kim byli jego założyciele, pozostaje dla nas tajemnicą, która nie doczekała się jeszcze rozwiązania. W 333 roku przed naszą erą, pałający chęcią podbicia Imperium Perskiego Aleksander Wielki skierował swoją uwagę na Tyr. Był przekonany, że dzięki ogromnej potędze jego armii uda mu się szybko podbić miasto. Jednakże po dotarciu na miejsce zastał miasto, które okazało się być fortecą. Jego wysokie mury, dopełnione wyboistym terenem, który je otaczał, stanowiły niespodziewane wyzwanie. Okazało się, że nawet armia Aleksandra, słynąca z taktycznej błyskotliwości i potęgi, była nieskuteczna w starciu z naturalnymi fortyfikacjami Tyru. Architektoniczny fenomen miasta polegał na harmonijnej integracji z naturalnym krajobrazem. Budowle zostały umiejętnie dopasowane do nierównego terenu. Strome zbocza i klify pełniły funkcję linii obrony, czyniąc Tyr praktycznie niemożliwym do pokonania. Nadal nie do końca wiadomo, co stało się z miastem, ale w V wieku naszej ery w niewytłumaczalny sposób opustoszało. Uważa się, że kluczową rolę w jego upadku mogły odegrać zjawiska sejsmiczne i zmiany na szlakach handlowych. I tym sposobem dobiegamy do końca tego odcinka.
Jeśli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i podzielić się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy pod filmem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!